Jak żyć z zabytkami? Europejskie Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa zwracają naszą uwagę także na dziedzictwo niematerialne. Co to takiego? Znakomitym przykładem jest tu Mikstadt, mała miejscowość w południowej Wielkopolsce. Istnieje tu stary zwyczaj święcenia zwierząt. Ten zwyczaj istnieje od 300 lat. Mówi proboszcz parafii Świętej Trójcy w Mikstacie ksiądz Krzysztof Ordziniak. Tu 16 sierpnia jest piękna tradycja. No jest bardzo pięknie, jest odpust, święcenie bydła jest. A co przynoszą ludzie do kościoła? Jakie zwierzęta? No nawet kaczki, koniki i króliki, i pieski, kotki, wszystko. Co kto w domu ma? Nawet nie pamięta pani, dlaczego ja przynoszą do kościoła ja ludzie nie zwierzęta? Pamiętam, nie pamiętam, bo to jeszcze moi pradziadkowie. Koty, psy, kozy, owce. Wszystko. Pszczoły, tak, gołębie, tak demonstracyjnie to jest wypuszczane na zakończenie całego pochodu zwierzęcego. A skąd wzięła się ta tradycja w Mikstacie? Ja mieszkam 50 lat, tu już przeszło, ale nie pamiętam. Cały obrządek związany ze święceniem zwierząt nieprzypadkowo odbywa się w Dniu Świętego Rocha. Ksiądz Jerzy Rasiak, przed laty związany z parafią w Mikstacie. Charakterystycznym zwierzęciem dla Świętego Rocha to jest piesek. Kiedy był w potrzebie, bo był ranny, był też uważany za szpiega, kiedy wędrował jako peregrinus, ten niosący ludziom pomoc, no znalazł się w potrzebie i wtedy jest piękny motyw, kiedy piesek mu przynosi chleb. I stąd w Mikstacie jest ogromny szacunek do piesków różnego rodzaju. Tu mają pieski dobrze, a zwyczaj zwierząt, święcenia zwierząt, trzeba by wyprowadzić tą genezę z bardzo ciekawego momentu, no trudnego, kiedy, jak wiemy, średniowieczne zarazy szły takimi falami i uderzały w różne miejsca. Tutaj przeszło takich kilka uderzeń, trzy są dobrze opisane. To jest czas XVI, XVII, potem trochę przeskok pod koniec XVIII i nawet już XIX wieku. I stąd właśnie idea Świętego Rocha, który już, jak wiemy, w całej południowej Europie uchodzi za wielkiego świętego, czczonego jako patrona ocalającego jakby przed tymi zarazami. Co roku 16 sierpnia, w dzień upamiętniający śmierć świętego Rocha, odbywa się tutaj wielki odpust ku jego czci. I jak przed wiekami, po mszy o godzinie 8 odbywa się obrzęd poświęcenia zwierząt. Początkowo na święcenie przeprowadzono wyłącznie inwentarz zwierzęta, które pomagały ludziom w pracy bądź stanowiły dla nich źródło utrzymania. W latach 80. na święceniu zaczęły pojawiać się dzieci ze swoimi zwierzątkami hodowanymi w domu. Dziś zwierzętami przeprowadzanymi, a czasem i przynoszonymi na błogosławieństwo, można by było zapełnić Arkę Noego. Zwyczaj jest unikatowy, dlatego znalazł się w gronie pretendentów na listę dziedzictwa niematerialnego w Polsce. Czy trafi też na światową? Zobaczymy. W tej chwili na krajowej liście UNESCO nie ma żadnego obiektu ani zwyczaju z Wielkopolski. Może niebawem zmieni to niewielki Mikstat. Europejskie Dni Dziedzictwa. Audycje zrealizowane we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.